Co można po takim meczu powiedzieć? Wynik remisowy 1-1, 1-1. Mecz miał, uważam, wyrównany przebieg. Myślę, że do momentu, w którym graliśmy 11-11, to wręcz były takie momenty, że my, uważam, częściej przeważaliśmy. Okej, Kotwica też miała oczywiście swoje sytuacje, natomiast uważam, że gdybyśmy grali 11-11 do końca, to byśmy ten mecz wygrali. Trochę mam żal do arbitra tego spotkania, ponieważ w dwóch bardzo podobnych sytuacjach my dwa razy dostajemy żółtą kartkę. Przeciwnik ani w jednej, ani w drugiej sytuacji tej żółtej kartki nie otrzymuje. A uważam, że trzeba być konsekwentnym na boisku. Jeżeli nam się te żółte kartki należało, to tak samo należały, to tak samo przeciwnikowi również należały się te żółte kartki. I wtedy prawdopodobnie gralibyśmy 10-10 i mecz byłby bardziej sprawiedliwy, a tak się niestety nie stało. Dziękuję. W naszym przypadku na pewno szkoda, że nie daliśmy rady do końca utrzymać wyniku. Myślę, że tak jak trener powiedział, gdyby to się kończyło 11-11, mogłoby być inaczej. Mimo, że graliśmy w 10, mieliśmy jeszcze swoje szanse po kontrataku, żeby zdobyć bramkę na 2-1. Wiadomo, Kotwica dominowała. Jest zespołem, który nie jest łatwy do gry, jak się gra porówna, a co dopiero jednego mniej. Ale myślę, że byliśmy dobrze zorganizowani, pracowaliśmy w obronie, byliśmy blisko siebie. I na pewno szkoda, że nie udało się utrzymać wyniku, czy później jeszcze gdzieś strzelić na 2-1. Dzień dobry Państwu. Każdy ma oczywiście swoją perspektywę tego, co działo się na boisku. Ja uważam, że początek pierwszej połowy bardzo dobry w naszym wykonaniu i od razu 2-3 sytuacje bardzo klarowne do zdobycia bramki. Raz strzał z centralnej części pola karnego w sytuacjach, żeby dograć tą piłkę z bocznego sektora wzdłuż. I jeszcze jedna. I to nas chyba, nie wiem, zgubiło czy uśpiło, bo tych sytuacji w mojej ocenie, z mojej perspektywy było bardzo dużo, jeżeli chodzi o pierwszą połowę. Jednak no nie sfinalizowaliśmy ich w odpowiedni sposób. Druga połowa, bramka stracona, no wybiła nas na pewno z rytmu i pojawiły się problemy, byliśmy nerwowi. Ja również uważam, że jeżeli byśmy grali 11-11, to ten mecz mógłby się różnie potoczyć, bo zawsze Śląsk złapał ewidentnie wiatr w żagle, był dobrze zorganizowany, dobrze bronił. Następnie gramy w przewadze, dużo tych sytuacji do zdobycia bramki, ale też mogliśmy nadziać się na kontrę, bo wyszedł zespół gości dwa razy. Raz uratowała nas poprzeczka, raz dwójka zawodników poszła w obojętne piłki. I tu mogli to na pewno lepiej wykorzystać. Na pewno jest duży żal, bo chcieliśmy ten rok zakończyć zwycięstwem. Tak się nie udało i jest, myślę, duże rozgoryczenie w nas, jeżeli chodzi o ten mecz. Natomiast jeżeli chodzi o rundę, to myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty wszyscy. I nie chciałbym, żeby pracę, którą wykonała drużyna w tak krótkim czasie, odbierać i interpretować tylko poprzez te ostatnie kolejki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. Najpierw gratulacje dla drużyny Śląska, bo wygrali ten punkt. Mówię, wygrali, bo to nasza wina tylko, że my nie wygraliśmy dzisiaj ten mecz, bo kolejny mecz, w którym stworzymy tyle szans i nie jesteśmy w stanie strzelić bramki. Ale co, runda się kończy, liderem jesteśmy, co sami sobie zrobiliśmy, tyle dobrego. W końcu jest taki niedosyt, że idziemy na tą przerwę z tą minimalną przewagą nad drugim albo trzecim miejscem. Gratulacje dla wszystkich, trenera, sztabu, zawodników, zarządu, dla wszystkich, bo nikt nie wie, ile tu pracy jest, żeby być na miejscu lidera i kto tego nie szanuje, nie rozumie piłkę nożną. Mówię dla wszystkich, gratulacje jeszcze raz trenerów, trener smutny, wszyscy smutni jesteśmy, bo rundę zakończyliśmy w taki sposób, ale 5 meczów nie wygraliśmy, nadal jesteśmy liderem. Coż mówi o tym i jeszcze raz gratulacje trenerze,
idziemy dalej, robimy swoje, przygotujemy się i na wiosnę zrobimy to samo. Dziękujemy bardzo.